Dzień dobry, witam serdecznie. Proszę Państwa, jesteśmy w centrum miasta. Ulica Dworcowa, tutaj mamy dworzec PKP. I oczywiście kamery Straży Miejskiej. Popatrzmy dokładnie, czego nie widzą kamery Straży Miejskiej. Tego. Tego jest syfy na przejściu. I oczywiście to jest zamknięte wszystko. Przechodzimy sobie na drugą stronę. Kamery mamy z tamtej strony. Straż Miejska tego nie widzi. Tutaj tak samo jest syf. Zerknijmy dokładnie. To jest centrum miasta. To jest właśnie centrum miasta. Proszę Państwa, tak to wygląda. Cały czas idziemy sobie przez centrum miasta. A kamery Straży Miejskiej mamy tam. Te kamery tego nie widzą, tego syfu, który tutaj jest. Nierówności na ulicy Dworcowej, tutaj gdzie ludzie chodzą. Zobaczmy. Nierówne. Tak możemy sobie ładnie, pięknie skręcić nóżkę. Niestety tak to wygląda. A przed chwilą na profilu Konin, mam prawo wiedzieć, ukazywano nową siedzibę. Tylko że akurat PiS w tym mieście nie rządzi, PiS nie odpowiada za ten syf, który tutaj jest. A jeśli chcecie do siedziby PiS-u, to zaraz Wam pokażę, co i jak. Zerknijmy sobie do centrum miasta z tamtej strony. Popatrzmy, to jest właśnie centrum miasta. Tak to wygląda. Jakoś nikt tutaj nie sprząta. A kamery Straży Miejskiej mamy tu. No cóż, zerknijmy dalej. Tak wygląda miasto. Popatrzmy dokładnie. Syf niesamowity. Na najgorszej Melinie jest troszeczkę chyba lepiej. Zerknijmy sobie pod ławki. Czy ktoś tu sprząta? Nie wiem. Tak wygląda miasto. Umówicie się z kimś w mieście Konin i w mieście Konin, jeśli chcecie się z kimś spotkać, to przepraszam bardzo, ja nie pokażę waszych twarzy, ale tak będą wyglądały ławki. Proszę Państwa, tutaj w tym mieście nikt nie sprząta. Państwo przyszli sobie na spotkanie, rozmawiają, ale niestety, no taki jest gospodarz, a kamery Straży Miejskiej są w tamtym miejscu. Miasto Konin, Azja Wielkopolski. Piękny syfek. I tak jest od 30 lat praktycznie, ponieważ to nie ma znaczenia, kto tutaj rządzi. Który wydział w ogóle się tym zajmuje? Przepraszam. To jest niesamowite.
miasto cywilizacji. Wszystko niby gra.